Tym filmem zaczynam zupełnie nowy cykl moich filmów. Cykl, który zatytułowałem Praktyczna nauka jazdy. Tytuł może nie jest zbyt finezyjny, ale w pełni oddaje to, co chcę pokazać. Ja dosyć dużo jeżdżę. Widzę dużo ciekawych sytuacji na drodze, które warto pokazać tym ludziom, którzy no, nie mają dużego doświadczenia za kierownicą, czy dopiero się uczą jeździć, no, po to, aby uczyli się niekoniecznie na własnych błędach. I tu nawet nie chodzi mi o napiętnowanie jakichś zachowań za kierownicą, nie, nie, nie. Chodzi mi o to, żeby pokazać im, jak warto zachowywać się w poszczególnych sytuacjach, a nie niekoniecznie jak nie należy. Wbrew deklaracji muszę zacząć jednak od przypadku, jak nie należy jeść. Nie należy mianowicie za wszelką cenę trzymać się lewego pasa w sytuacji, kiedy w Polsce i w większości krajów Europy obowiązuje ruch prawostronny. Tutaj zwróćcie uwagę, jak dość daleko stoję przed tym samochodem przede mną. Chodzi o to, aby mieć pewną przestrzeń przed sobą na wypadek, gdybym musiał dokonać jakiegoś manewru, chociażby po to, żeby zjechać gdzieś bardziej na bok, aby puścić karetkę pogotowia. Albo też, aby móc, nie wiem, spróbować przynajmniej uciec przed samochodem, który jedzie z tyłu i nie ma zamiaru się zatrzymać przede mną, żeby móc zrobić po prostu trochę więcej miejsca. No, uważam, że takie zatrzymywanie się z pewną odległością zachowaną ma same zalety. Ale uwaga, zachowanie takiej większej odległości nie zwalnia nas od tego, żeby potem z ociąganiem ruszać, tak jak ja tutaj w tym przypadku. W tym przypadku ruszyłem troszkę za późno. Uważam, że powinienem ruszyć szybciej po zapaleniu się zielonego światła, bo no, im szybciej samochody ruszają jeden za drugim, tym ich po prostu więcej na jednej zmianie świateł przejedzie. A to w mieście jest bardzo ważne. Spójrzcie teraz na tą sytuację. Dojeżdżam do ronda. Widzę, że tam na lewym pasie stoi znacznie mniej samochodów niż na prawym, w związku z tym zmieniam pas z prawego na lewy, ale robię to po pierwsze przy zachowaniu ostrożności, to znaczy po upewnieniu się, że nikomu nie zajeżdżam drogi na tym lewym pasie, a po drugie robię to dosyć wolno, to znaczy nie gwałtownie, tylko płynnie. Chodzi o to, że gdybym jednak kogoś nie zauważył, to dzięki takiej płynnej zmianie pasa ruchu mam szansę człowiekowi, któremu ewentualnie bym zajechał, dać czas na reakcję. Dojeżdżam teraz do skrzyżowania, na którym pali się zielone światło. Najgorszą rzecz, którą mogę teraz zrobić, to przyspieszyć po to, aby za wszelką cenę na tym zielonym świetle przejechać. Nie, trzeba utrzymać prędkość. Co więcej, nawet być przygotowanym na hamowanie, ponieważ gdyby tylko zapaliło się pomarańczowe światło, a ja bym był jeszcze odpowiednio daleko, to zamiast przyspieszać, aby przejechać na późnym pomarańczowym lub czerwonym, powinienem od razu przyhamować, aby spokojnie, łagodnie zatrzymać się przed skrzyżowaniem. O, to jest też ciekawa sytuacja. Zauważcie, jadę w terenie zabudowanym, pojawił się przed chwilą znak 70 km na godzinę, no więc nie wleka się niepotrzebnie 50 km na godzinę, tylko przyspieszam do tych 70-75, żeby sprawnie się przemieścić tam, gdzie mi wolno jechać z taką prędkością. Tutaj czyha na nas jednak jedna pułapka. Zauważcie, dojeżdżamy do skrzyżowania. Gdybym jechał dalej prosto przez to skrzyżowanie, za skrzyżowaniem musiałbym zwolnić do 50 na godzinę. Dlaczego? Dlatego, że skrzyżowanie odwołałoby ten znak 70 km na godzinę. I o ile poza terenem zabudowanym za skrzyżowaniem mógłbym przyspieszyć do 90, o tyle w terenie zabudowanym w takiej sytuacji za skrzyżowanie muszę zwolnić do 50. Nie jest to zbyt naturalne, ale trzeba o tym pamiętać. Chwilowo dość już tych ciemnych ujęć. Mamy dzień. Jadę sobie taką drogą, dojeżdżam do rowerzysty i zwalniam
po to, aby wyprzedzić go dopiero w tym momencie, w którym byłem pewien, że jakiś samochód z naprzeciwka nie spowoduje, że nie będę mógł zapewnić odpowiedniej od tego rowerzysty odległości przy jego wyprzedzaniu. A za chwilę dojadę do ciekawego skrzyżowania. O tyle ciekawego, że bez żadnego znaku, który by mówił, czy ja mam pierwszeństwo, czy nie. Nie ma znaku, to znaczy, że to jest skrzyżowanie równorzędne i w takiej sytuacji samochody z prawej strony mają pierwszeństwo. Mimo, że moja droga jest prosto i wydawałoby się, że mogę tutaj spokojnie jechać, to nie. Powinienem zwolnić, aby się upewnić, że nie zajadę drogi komuś, kto by tam nadjeżdżał z prawej strony. I znów ciemno. Parę minut temu mówiłem o tym, że nie należy przyspieszać na widok pomarańczowego światła, aby jeszcze zdążyć na nim przejechać. I oto scena, która dowodzi, że to, o czym Wam mówię, to faktycznie stosuję na co dzień za kierownicą. To jest też dowód na to, że wcale nie trzeba ostro hamować z piskiem opon, aby nie przejeżdżać na czerwonym świetle.